Cześć, tutaj Iluzjonista Y. Jakiś czas temu miałem ogromną przyjemność wystąpić w programie MasterChef Junior i na fragmenty tego programu z moim udziałem zapraszam Was teraz. To nie będzie zwykły dzień. Dzisiaj nic nie będzie tym, czym się wydaje. Waszym przewodnikiem po świecie na granicy magii i kuchni będzie Magik Y. Greka znam i z YouTube'a i kiedyś mi się nawet zdarzyło widzieć jego występ, to było nad morzem jak byłem. I dzisiaj będziemy czarować molekułami i robić razem magię. Macie bańki mydlane? Tak. Tak? Dobra, to biorę. Proszę, 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 proszę. Wyciągnijcie proszę te bańki i tam zaczniecie dmuchać po prostu. W moją stronę mocno. O, super. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ta jest taka fajna, że można ją... O! Ta jest taka fajna. Wow, proszę. Jeszcze więcej, więcej. O, mam. Super. Proszę. Tak, nie no. O, mam, tu, ta jest, o, proszę, Franek, proszę, to dla ciebie. Dostawaliśmy te kulki, tak po prostu, tak Mateusz, to jest marker, on się nie ściera, jest już na zawsze. Weź tak dłonie w ten sposób na płasko, podnieś do góry, zaciśnij obie dłonie, ok, trzymaj lewą zaciśniętą w ten sposób, otwórz prawą. Jako, że już masz brudną rękę i tak byś musiał tam potem pójść, bo ten barwnik z tego... Ja ci tutaj, zobacz, napiszę ci moje imię, jestem Y. Widzisz? Y. Patrz. Oczywiście, raz. Patrz, uważaj. Wezmę tego Y bardzo powoli, tak ci uszczypnę. Bo do tej ręki, którą wybrałeś, uważaj, patrz, wrzucam do twojej lewej ręki. Bardzo powoli. Nie. Zobacz, odwróć, zobacz. Nie. Nie. Ale ja nie, byłem, jestem obok ciebie, nie widziałem nic. Ty widziałeś coś, Mateusz? Nie, ale... Sonia, tak? Zrobimy magię, czy jesteś zajęta? Nie, możesz robić. Dobrze, to ja poproszę cię, żebyś wybrała Sonię jedną kartę, po prostu złap sobie, którą chcesz, możesz wziąć. Zaraz ale, tak, ale zobacz, zapamiętaj ją, nie pokazuj mi, możesz pokazać do kamery, Mateuszek też nie pokazuje. On mi nie mogę, dobra. Zobacz, wszystkie były różne, mogłaś wybrać tak, dobrze, dobrze. Rzuć do środka. I teraz patrz, zrobimy tak, jeszcze przetasuję i uwierz lub nie, jak tylko wystarczy, że zrobię coś takiego, pyk, ta karta zniknie. Powiedz mi, pamiętasz tą kartę? No, jaki tak. Ona miała znaczek tak. I w ogóle? Czy widzisz ją gdzieś tak na szybko tutaj? Chyba... Nie ma jej? Chyba zniknęła. Zniknęła. I teraz patrz uważnie, pojawiła się tutaj w mojej kieszeni. Powiedz szczerze, Sonia, czy to była dama pik? Nie. Przejrzałam go. Nie? No i widzisz? A co teraz? Sonia, mam pomysł. Swoją kartę, patrz, wezmę tą damę. Ej, uważaj! Palę ją. Wrzucę ją tutaj, zobacz, jak się fajnie pali. Jezu! I zamienia się bardzo powoli w dwójkę tref. Ona jest gorąca, ale jest dla ciebie. Zobacz, to jest twoja karta? Tak. Serio? Nie! To była dwójka tref? Tak. Tak czaruję, że ludzie nie wiedzą, jak on to robi, więc dobrze czaruję. Ale zobacz, patrz, ty co robisz teraz? Teraz robię kawior, to będzie kawior. Do kawioru. No nie, i to się gotuje. I jak ci się za mocno gotuje, to co zrobisz? No ja robię tak, biorę kawałek papieru. No. Ola, miałem zapalniczkę. Albo wiesz co, odpal ten kpalnik, proszę. Ola, patrz, Ola, zrób tak ręce tutaj, zem, patrz. Tak. Wezmę to, ja wtedy biorę, zamieniam ogień w wodę, no nie? Ale wtedy robię, żeby ona była zimniejsza i zimniejsza, wtedy mogę dodać zimną wodę i wtedy jest trochę chłodniejsze i jest zimniejsza, prawda? I coraz bardziej zimna jest, prawda? Tak. I zobacz, ja o kurczę, chyba przesadziłem, wiesz? Po prostu przesadziłem i zrobiłem lód. No może dodaj lód, jak ci się wygotowuje. Ej, nie tutaj, nie dawaj lodu. Oj, jak? O Boże, to było takie zdziwienie, jak on czarował.